Przecież wiadomo, że kusza w Gothic 1 jest perfekcyjnie zbalansowana. Rozpoczynamy od początku, czyli akt pierwszy. Do tego zbieramy wszystkie rzeczy. A mówiąc wszystkie, mam na myśli dosłownie wszystkie. Z daleka już widać piękny zamek, za to my zbieramy jeszcze więcej roślinek. Omijamy całe towarzystwo, a strażnicy już biegną zabrać mi moje doświadczenie. Jeszcze się z nimi policzymy. Rozpocznijmy od wpadnięcia do starego obozu. To jak? Nadszedł czas na wycieczki oraz zdobycie dwóch poziomów. Zaprowadź mnie do waszego obozu. W pierwszej kolejności wybrałem się na bagna, ale nie ma to większego znaczenia. Po prostu zależy nam na dostaniu się do dwóch obozów i zebraniu tak dużej ilości doświadczenia, jak jest to tylko możliwe. Oczywiście kult expa zawsze w serduszku, tak więc prowokowałem przeciwników, aby wpadali na naszych kumpli, którzy dzięki temu zdobędą jeszcze więcej doświadczenia. Mimo wszystko nie ma to większego znaczenia, bo tak czy inaczej powinniśmy zdobyć dwa poziomy, które są kluczowe do rozpoczęcia zadania, jak i wyzwania. W każdym razie, pierwsza wycieczka została zaliczona, tak więc odbieramy doświadczenie i wracamy. Jesteśmy na miejscu. Długa, ale za to bardzo spokojna podróż do starego obozu. Zawczasu udałem się w stronę chaty Diego, co w sumie nie jest konieczne, ale otworzyłem jego skrzynię i zabrałem wszystkie dobra. W szczególności bryłki. W porządku, wybierzmy się do nowego obozu. Chodźmy do nowego obozu. Dobra! I tu nie było inaczej. Zebrałem amulet Neka, który będzie potrzebny do przyszłego zadania i nie mogłem sobie odpuścić. Musiałem ściągnąć wszystkie kretoszczury do naszego kumpla. Po prawdzie, niczego to nie zmieni, a nawet w sumie sumarum stracimy na tym więcej czasu, ale będąc graczem Gothica, nie możemy przecież zrobić inaczej i nie możemy robić wszystkich rzeczy optymalnie. Bierzemy lagę, czy w tym przypadku pomoc naszego kumpla, i już w pierwszym akcie rozpoczynamy oczyszczanie całej mapy. Po co czekać pod koniec gry, żeby zrobić to szybciej? No po co? Tak się przecież gra w Gothica. Od razu wszystko i cieszymy się gierką. Swoją drogą, to po drodze jeszcze nam wpadł poziom, a ja zatrzymałem się na chwilę i otworzyłem kolejną skrzynię. I co tutaj mamy? Jeszcze więcej bryłek, czyli bierzemy i idziemy dalej. W sumie to jesteśmy już na miejscu, tak więc poproszę jeszcze więcej mojego doświadczenia. No to jesteśmy. W tym momencie kierujemy się jeszcze do jaskini Lee, tylko po to, aby jemu zabrać wszystkie wartościowe rzeczy ze skrzyni. Mówiąc wartościowe, jak zawsze mam na myśli wszystko. Do tego zakładamy pierścień pod zręczność i jeszcze go nie oddajemy. Pamiętajcie, żeby nauczyć się akrobatyki. Aktualnie jesteśmy gotowi, kierujemy się do granicy z ziemią orków, ściągamy wszystkie orkowe psy, tylko starajcie się, żeby powolutku do was szły, a nie biegły. Przyprowadźcie je do strażników i z daleka obserwujecie przebieg wydarzeń. Po czasie wracamy do tego miejsca i zbieramy wszystkie rzeczy z ciał poległych. Dziękuję pięknie, mamy kuszę i jak to mawiał Anakin, this is place where the fun begins. U Diego inwestujemy w większą ilość zręczności. Przyda się w przyszłości i im więcej zręczności, tym większą mamy szansę na trafienie naszego rywala. Po pierwszej fazie przygotowawczej przechodzimy do kolejnej, która w tym wypadku polega na zbieraniu doświadczenia i oczyszczaniu mapy. Biegacie od punktu A do B i niszczycie wszystkich po drodze. Tylko uwaga, żebyście nie stracili wszystkich bełtów, bo trzeba jeszcze przejść przecież do kolejnego aktu. Także uważajcie, w kolejnych aktach już nie będzie problemów z amunicją, tak więc tutaj jeszcze spokojnie, żeby nie było takiej sytuacji, że w jakiś dziwny sposób się zatrzymamy i nie będziemy w stanie tego wszystkiego kontynuować. Niemniej jednak pokazuje się tutaj malutki problem, przecież musimy zdobyć piąty poziom, aby móc dołączyć do jakiejś gildii. W sumie nie do jakiejś, tylko do najlepszej, czyli do ludzi Gomeza. Kapujecie, nie? Co w takim razie należy zrobić w tej sprawie, żeby wszystko było w porządku? Odpowiedź jest trywialna. Wybierać takich przeciwników, którzy znikają po jednym bełcie. Zarazem jest to miły i przyjemny sposób na levelowanie postaci. Trudniejszych rywali na razie zostawiamy w spokoju. Jeszcze do nich wrócimy. Najprawdopodobniej wtedy, kiedy posiądziemy lepszą broń, co stanie się w najbliższej przyszłości. Bądź co bądź, wybierzmy się do kopalni. Nauczmy się pozyskiwania wnętrzności pełzaczy, a w środku będzie bardzo miły pan, który sprzeda nam bełty. Kupujemy wszystkie. Mam nadzieję, że sumiennie krat znaczy zbieraliście uczciwie bryłki. Mam dla ciebie pewną propozycję. Przysyła mnie Jan. Należy mi się 10 bryłek rudy. Wezmę ten klucz. Jan i pozostali siedzą teraz na dole i zajadają się pieczonym mięsem. Ej ty, tam nie było żadnego pieczonego mięsa. Oto twój klucz. Przysyła mnie Diego. Listę mamy, jeszcze kilku przeciwników się znajdzie, zniszczmy i ich. Od razu wykonamy wszystkie zadania dla nowego obozu, ponieważ nie widzę sensu bezsensownego krążenia z jednego miejsca do drugiego. Skoro jest okazja, to należy zrobić zadania, zoptymalizować gierkę, przynajmniej jeżeli chodzi o zadania. Tutaj ma uwaga, pokonujemy jedynie topielca, gdyż jest on potrzebny do wykonania zadania. I wybierzmy się najgłupszym traktem, który zapewne jest często użytkowany, ale i tak spotykamy tutaj mnóstwo przeciwników. Obecnie chcemy zdobyć strój kreta, żeby wejść za darmo do karty.
zaznaczmy. Jak i mieć jakikolwiek pancerz. To jak? Czas oddać parę zadań. Chciałbym do was dołączyć jako kret. Świetnie, ściągnąłem tu kilku ludzi, ryżowego księcia. Mógłbym ci pomóc w sprzedaży ziela. Wyglądasz mi na kogoś, komu przydałoby się trochę bagiennego ziela. Chcesz trochę bagiennego ziela? Rozdałem już całe ziele. Pomóż mi dostać się do bractwa. Jestem kretem. Mógłbym ci pomóc sprzedać to ziele. Sprzedałem całe ziele. Mam przy sobie listę zamówień dla starej kopalni. Mam dla ciebie 400 bryłek. Maga polecam zakupić pierścień pod zręcz. Większa szansa na trafienie rywala, zawsze git good. Do tego kierujemy się w stronę starego obozu. Tylko w takim bardzo gotikowym stylu. Zamiast pójść z jednego miejsca do drugiego, wybieramy za to bardzo krężną trasę i eliminujemy każdego przeciwnika na naszej drodze. Oprócz tego to doświadczenie nam się przyda. Zainwestujemy więcej punktów w zręczność i niebawem osiągniemy najlepszą kuszę. Wtedy to dopiero zacznie się zabawa. Aktualnie potrzebujemy 45 zręczności, ale za chwilę dowiecie się czemu. Gdy już wrócimy do obozu Gomeza, idziecie na poszukiwania szakala. Śledzicie go, aż nie będzie jak najbliżej wyjścia. Denerwujecie go wyciągniętą bronią i oczekujecie, aż zacznie was gonić. Wówczas kierujecie się do najbliższego mostu. Teraz ściągacie go do wody, zajmujecie lepszą pozycję i pozbywacie się kolegi. Pamiętajcie, że musicie być dosyć blisko niego, bo w innym wypadku wyciągnie kuszę. A wtedy, no cóż, lepiej żeby nie wyciągnął. Mimo wszystko, pozyskaliśmy drugą najlepszą kuszę w grze. Inwestujemy jeszcze więcej punktów w zręczność i rozpoczynamy jeden z najlepszych momentów w grze, który polega na niszczeniu każdego napotkanego przeciwnika na drodze. Z kuszą jesteśmy tak OP, że nawet czarne gobliny nie mogą się z nami równać. Robimy po prostu z nimi co chcemy i tyle. Z uwagi na ten fakt, że pozbywamy się ich za pomocą tylko jednego bełtu, pozostałe gobliny nie biegną w naszą stronę, czyli śmiało możemy nazwać ich wszystkich chłopcami do levelowania. Albo goblinami, cóż, to pasuje lepiej. No dobrze, kolejną sprawą jest wykonanie wszystkich zadań dla wszystkich frakcji. Gdy to już zrobimy, dołączymy do ludzi Gomeza, żeby osiągnąć nieograniczoną potęgę w postaci możliwości kupowania bełtów bez końca. Mało tego, pozyskamy najlepszą kuszę w grze. Bieżąco radzimy sobie całkiem nieźle. Idziemy, powalamy każdego, na kogo się tylko natrafimy. Ale rozumiecie sami, jeśli możemy być jeszcze lepsi, to tak trzeba zrobić. Przeto jesteśmy zachłani i nie bez powodu się mówi, że apetyt rośnie wraz z liczbą jedzenia. Czy jakoś tak? W porządku, zróbmy jeszcze ostatnie małe porządki w lesie pomiędzy starym obozem a obozem sekty. Udamy się wtedy na bagna, zrobimy wszystkie zadania, jakie możemy. Niestety, wszystkich zadań nie wykonamy, gdyż iż ponieważ nie możemy powalić każdego NPC za pomocą kuszy, bo wtedy zrobimy mu po prostu do it. No i wtedy zadanie będzie tak czy siak niewykonane. No ale dobra. I dopiero potem wrócimy do starego obozu i wiecie co tam się stanie. Jednakowoż nie wyprzedzajmy faktów. Obóz na bagnach przecież na nas czeka i to się właśnie liczy. Wyrzekłem się starych bogów. Co powiedział? Zostałeś wybrany przez śniącego. Tak, rozmyśliłem się. Wachlałeś śniącego. Kupujemy jeszcze więcej bełtów, otwieramy skrzynię i zdobywamy recepturę dla Dextera. Wracamy do starego obozu i należy się zabrać za wszystkie pozostałe zadania. W sumie to nic trudnego, a nawet lepiej, same przyjemności. To znaczy, że odprowadzę cię do obozu bractwa. Idziemy się przespacerować. Mistrzu, oto ktoś, kto chciałby cię poznać. Mam przy sobie rzeczy, o które prosiłeś. Mam listę od Jana. Facet już nigdy się tu nie pokaże. Znalazłem przy nim ten amulet. Fisk żąda teraz 110 bryłek rudy za ten miecz. Mam dla ciebie miecz. Nie ma rudy, nie ma receptury. Mam dla ciebie recepturę, o którą prosiłeś. Diego powiedział, że jestem już gotów, by spotkać się z Gomezem. Mam list dla arcymistrza. Oto i ono. Wezmę pierścień zwinności. Chcę się zobaczyć z Gomezem. Przychodzę zaoferować swoje usługi. No, nieźle. To znaczy, że jestem jednym z was? Gomez powiedział, że się nadaje. Blizny najlepiej pokonać z daleka, gdyż tak jest dużo łatwiej. Beznadziejny z niego kusznik. Mamy najlepszą broń, do tego inwestujemy w zręczność do setki i to już jest praktycznie koniec. Kolejne ulepszenie będzie dopiero pod koniec aktu drugiego. Moglibyśmy zraszować grę i wszystko skończyć szybciutko, ale szanujmy się, nie o to chodzi w gotiku. Kiedy już się za niego weźmiemy, należy oczyścić całą mapę i nie zostawić nikogo. Dlatego też od razu się za to bierzemy i czyścimy całą mapę. Chodzimy od jednego przeciwnika do drugiego, a co najlepsze, co mogę wam jeszcze więcej powiedzieć, to na pewno to, że kusza w Gothiku 1 ma świetny plus, który bardzo umila rozgrywkę i niekiedy potrafi uratować sytuację. Mowa o tym, że kiedy przeciwnicy są bardzo blisko siebie i oddajecie w nich salwę z kuszy, to potraficie zadać im obrażenia grupowe. Jeśli mi nie wierzycie, to sprawdźcie sami, bądź też oglądajcie uważnie i będzie kilka takich sytuacji, gdzie nagle powaliłem dwóch przeciwników jednym bełtem. Albo dziwnym trafem, drugi przeciwnik będzie miał dużo mniej życia. Pomimo to, że nie prowadziłem do niego żadnego strzału. Są jeszcze orkowe psy, to akurat mogą być problematyczne, bo jak sami widzicie, nie zadaje im za dużych obrażeń. Ale z drugiej strony, wszyscy pozostali przeciwnicy już takim problemem nie będą i przyjemnie można się z nimi mierzyć. Idziecie, od co, robicie swoje, dziękuję pięknie. Kusza z jednej strony jest bardzo przyjemna, z drugiej strony ma też sporo wad.
Dużym plusem należy wspomnieć, że dzięki broni dystansowej po prostu najlepiej się czyści względnie szybko mapę. I możemy jeszcze pozyskać tą broń naprawdę bardzo szybko i siać zniszczenie w szeregach wroga. No dobra, może oni szeregów nie mają, ale niszczymy wszystkich jak chcemy. Niestety, po drugiej stronie na pewno znajduje się fakt, że nie mamy możliwości jak zwiększyć obrażeń. Zręczność w tej części nie wpływa na obrażenia, tylko na celność. I posiadając już 80 zręczności, jesteśmy w stanie trafić praktycznie każdego z bardzo ogromnych odległości. Ale, że nie miałem i tak co robić z tymi punktami, to tak czy owak, rozwinąłem zręczność do poziomu 100. Kusza ma bardzo miły początek, jak sami możecie zauważyć, ale im dalej w las, tym będzie tylko trudniej. W pewnym momencie wyzwanie zmieni się bardziej w RNG i będziemy liczyć bardziej na szczęście, niż i na cokolwiek innego. Będą też problemy z niektórymi przejściami, ale już się tym jakoś zajmiemy. Poza tym, to nie psujmy jeszcze niespodzianki. Wraz z tempem akcji, na pewno będę na bieżąco wam pokazywał, jak sobie radziłem z trudnościami tego świata. Tutaj na przykład mamy dwa ogniste jaszczury, czyli potrzebujemy lepszej pozycji i niszczymy obydwa za pomocą jednego bełtu. Przecież mówiłem wam, że tak można. A im większa grupka, tym częściej trzeba ich sprowokować, a potem zajmujemy ponownie lepszą pozycję i prowadzimy do nich ostrzał. Jednak wiecie, mając postać dystansową plus mózg, należy korzystać z tego, co oferuje nam gra i w świetny sposób pozbywać się każdego. Powracamy do powalania kolejnych hord przeciwników. Jakbyśmy w sumie tego cały czas nie robili, ale mniejsza. I będąc z wami szczery, dużo bardziej myślałem, że wyzwanie te będzie dużo trudniejsze, niż się tego spodziewałem. Ale tutaj wyszła naprawdę miła niespodzianka i grał się mega przyjemnie, plus tak jak wspomniałem wcześniej, udało mi się ukończyć Gothica w rekordowym czasie, gdyż podejście to zajęło mi tylko 5 godzin, co jest w sumie bardzo szybkim tempem z uwagi na fakt, że rozprawiam się z praktycznie każdym przeciwnikiem. Jedynymi takimi miejscami, których nie oczyściłem, to jest na przykład zatopiona wieża Xardasa, ponieważ kuszą nie jesteśmy w stanie nic zrobić zombie, plus wieża mgieł, ale tam po prostu nie widziałem sensu liczyć na szczęście, polegające na tym, czy obrażenia wpadną w kościeja, czy też nie. Ale do tego aspektu jeszcze powrócimy. A i oczywiście, ostatnimi przeciwnikami, których nie pokonałem, byli ci, którym nie zadawałem najmniejszych obrażeń, gdyż nie było jak tego obejść. Niby szkieletom też się nie zadaje obrażeń, ale mimo wszystko można. Ale dobra, tak jak wspomniałem, jeszcze do nich powrócimy. W kolejnym lesie są robione porządki i to w trybie ekspresowym. Niedługo już nikogo nie będzie i skupimy się tylko na zadaniach. Ale póki możemy, to napawajmy się pięknym widokiem wyskakujących cyferek na ekranie. Przecież nasz małpi mózg to po prostu uwielbia. Liczby coraz większe, cyferki się powiększają i również się pojawiają. Pewnie dlatego levelowanie w Gothica jest tak bardzo przyjemne, a zarazem uzależniające. I kiedy powalacie dwóch przeciwników w tym samym czasie, powracamy do dalszego oczyszczania całej mapy. Z jednej strony zastanawiam się, czy to tak dobrze, czy właśnie może źle. Tyle razy już się w tego Gothica grało, tyle razy się go przeszło i tylu przeciwników pokonało, że na pewno możemy mówić już w milionach. Jak nie lepiej. A tu wciąż robię jedno i to samo. Pokonuję kolejne zastępy rywali. Tylko w inny sposób, a niekiedy w jeden i ten sam sposób. I jak to było ekscytujące na początku gry, tak wciąż jest to ekscytujące. Pewnie powalimy jeszcze kolejne miliony przeciwników, a gra wciąż będzie bardzo przyjemna jak zawsze. Ciekawe, czy kiedyś mi się znudzi ten Gothiczek. Pewnie jest na to szansa, ale wtedy wystarczy krótka przerwa od tej giereczki i po czasie Kult Expa wezwie swojego skromnego wyznawcę do levelowania. Żarty żartami, ale uważajcie na orkowe psy. A nie najlepiej zastosować technikę z wyciąganiem pojedynczo i dopiero wtedy oddajecie w nie salwy, ponieważ kiedy rzucą się na was wszystkie, nie będzie zbyt ciekawie. A w przyszłości, na szczęście ten problem zniknie. Ale jeszcze nie teraz. Wiecie co? Ja w sumie się tak bardzo rozgadałem, a my już dawno wszedliśmy w akt 4, a do tego zebraliśmy kamień. To jak? Kierujemy się, żeby go oddać i skupić się na kolejnych zadaniach. To jak? Pora na nowe akty i jeszcze lepsze rozwijanie naszej postaci. Znalazłem kamień. Chyba należy mi się jakaś nagroda. Przysyła mnie Iberion. Mów dalej. Prosisz mnie za dostarczenie kamienia. Do zobaczenia. Jeśli jest okazja, to śmiało kupujcie wszystkie bełty. Ich przecież nigdy nie będzie za mało. Powracamy do oczyszczania mapy. Tylko teraz bardziej będziemy się trzymać traktu, aby dotrzeć do kopalni i pokonać królową pełzaczy. Ale wszyscy dobrze wiemy, jak to się skończy. Od czasu do czasu powalałem strażników, gdyż i oni posiadali bełty. Kierowałem się do starego obozu i kupowałem jeszcze bełty. Z kolei zdobyte punkty inwestowałem w zręczność, aż do osiągnięcia limitu nauczyciela. Jeśli potrzebujecie jeszcze więcej bełtów, strażnicy zawsze będą chętni, aby was w tym dopomóc. Co więcej, pokonałem ich przyszłościowo, gdyż będziemy potrzebowali, aby ten most był pusty. Aktualnie nic więcej się nie liczyło oprócz zdobywania doświadczenia, czy to z NPC, czy przeciwnicy, albo kogokolwiek, kogo napotkaliśmy. Musieliśmy po prostu go zniszczyć i pozyskać doświadczenie. Aczkolwiek tak dużo doświadczenia i tak nie będziemy potrzebować. Mimo wszystko, bardzo się go przyjemnie kolekcjonuje, dlatego też to robiłem. Powróciłem do początkowego miejsca, gdzie rozpoczęliśmy naszą wspaniałą przygodę. I tam nie mogłem również odpuścić naszym rywalom. Pokonałem każdego. Wszedłem nawet na górę, nad zawalonym
zaplątaną kopalnią, gdzie czekało na mnie kilku dodatkowych przeciwników. Sami rozumiecie, jeśli robimy wszystko, no to trzeba zrobić wszystko. Widok z tego miejsca wygląda zejście nieźle, ale te drzewa, no tak troszeczkę dziwacznie, ale można na to przymknąć oko. Powróciłem na dół i powolutku kierowałem się w stronę kopalni, tylko było jeszcze miejsce z masą zębaczy, które z kolei już takim problemem nie jest jak w przypadku, kiedy używaliśmy tylko magii. Przyjemne salwy i mapa coraz bardziej czysta. Co lepsze w tym, nawet nie trzeba było się przejmować grupkami i wyciąganiem każdego pojedynczo. Wystarczy prowadzić tylko ostrzał i często zdarza się tak, że pozostałe, kiedy jeden zębacz zostanie powalony, wariują i nie wiedzą, co mają zrobić, przez co skaczą z jednej nóżki na drugą. Jeśli mnie oglądaliście od jakiegoś czasu, to zapewne wiecie, że rzadko kiedy zaglądam do tego posterunku bandytów. Na początku trudno jest cokolwiek tu zrobić przez ich ostrzał, a pod koniec gry przed nami tylko uciekają, przez co są bardziej denerwujący i nigdy nie chcę się z nimi mierzyć. Tym razem było inaczej. Mogliśmy zawalczyć jak równy z równym, wskutek czego otrzymałem z nich jeszcze więcej doświadczenia i jeszcze więcej rzeczy do sprzedania. Niby nic, ale zawsze przyjemnie zrobić coś nowego. Albo bardziej, coś innego. Co rusz w nowym podejściu. Myśląc bardzo przyszłościowo, chcemy pozbyć się wojowniczych goblinów, przez co biegną na nas grupy rywali. Za to korzystając z miksturek szybkości, jesteśmy w stanie im z bardzo dużą łatwością uciec. Robimy znowu dystans, powracamy do ostrzału i powtarzamy te wszystkie kroki, aż miejsce stanie się bezpieczne. Po co to teraz robimy? Kiedy przybędę tu z Diego, wszystko stanie się dla was jasne. Jak sami widzicie, trollowi nic nie robimy, ale to już zmartwienie dla przyszłego mnie. Niedługo do niego wrócimy. Chciałby człowiek udać się do tej kopalni, ale nie może tego zrobić, bo co krok napotyka kolejnych i kolejnych przeciwników. Przy tym przypomniałem sobie o nowym miejscu, gdzie jeszcze nie byłem i od razu zdecydowałem się je odwiedzić, ponieważ przeciwnicy z tego miejsca i tak nie znikną. Zresztą nie śpieszy nam się, bardzo przyjemnie można likwidować czarne gobliny. Znajdujemy się od nich w bezpiecznej odległości i tylko patrzymy z sekundy na sekundę, jak robi się ich coraz mniej i mniej. I tak właśnie przyjemnie się gra w Gothica. Nic nie trzeba robić, tylko przytrzymujemy dwa przyciski, a doświadczenie same wpada. Do tego znajdą się jeszcze inne pomniejsze potworki, jak słabsze wersje goblinów, bądź też zupełnie inni rywale. Chociaż już dzisiaj z nimi się mierzyliśmy, więc nie będą żadnym zaskoczeniem. Jak widać, panowie z bractwa znowu zniknęli, dlatego uczę się pozyskiwania wydzieliny już zawczasu. A skoro już o tym mowa, to wreszcie dotarłem do kopalni. Wziąłem się za porządki z pełzaczami, tylko naprawdę zostawiam im tak małą ilość życia. W sumie to jeszcze to by tak bardzo nie bolało, jak fakt, że koledzy przybiegli i zabrali moje doświadczenie. Tak więc też muszą się sami stać moim doświadczeniem. Oprócz tego to spadłem do małej grupki pełzaczy, ale udało mi się wyjść z tego starcia obronną ręką. To jak, zbieramy fragment mechanizmu i czas na bossa. Mam koło zębate. Hej, Ashgan, wiem, gdzie znajduje się gniazdo pełzaczy. Proszę, może to ci pomoże. Przygotowania skończone. Jednak spokojnie, wpierw należy otworzyć wrota, po czym przejść do starcia z pełzaczami. Tutaj pojawia się kolejny minus kusznika, ale tak jak w Gothiczku, kiedy jeden przeciwnik zostanie pokonany, to bełty wciąż się w niego wbijają, wskutek czego nie możemy przejść płynnie do starcia z kolejnym przeciwnikiem, jeżeli stoi oczywiście on za poległym towarzyszem. W takich wypadkach należy poczekać, bądź też przesunąć się kawałek. Idzie to jeszcze przeżyć, gdyby nie fakt, że inni NPC w tym samym czasie kradną mi moje doświadczenie. Nie wytrzymam z nimi. Tak czy inaczej, skupmy się na królowej pełzaczy. Stoicie z daleka i tylko prowadzicie skuteczny ostrzał. Na koniec zbieramy wszystko i nadszedł czas, aby opuścić to miejsce. Wreszcie. Nie zgadniecie, kto nagle postanowił się pojawić. Chyba jestem zmuszony rozładować na nich drzemiącą we mnie złość. To będzie dobry pomysł. Aktualnie nie pozostaje nam nic innego, jak wrócić do obozu na bagnach i ruszyć dalszą część zadań wszelakich. A nie, jeszcze uczymy się posługiwania kuszą na maksa i dopiero teraz kierujemy się na bagna. Tylko te krwiopijce tak na mnie patrzyły, jeszcze nie wspominając o ścierwojadach, ale dobra, to już koniec, jesteśmy na miejscu i zajmijmy się wątkiem głównym. Znalazłem jaja złożone przez królową pełzaczy. Przyniosłem ci wnętrzności pełzaczy, znalazłem twoją księgę. Przebudź się, o śniący! Pocałuj mnie w dupę. Co się stanie teraz? Wraz z nowym aktem kupujemy kolejne bełty i od razu idziemy je przetestować w boju. Dokładnie to kierujemy się do węży błotnych, którym na szczęście przebijamy się przez pancerz. Na co warto jeszcze zwrócić uwagę, to to, że wreszcie oddajemy szybsze salwy z kuszy i gra stała się po stokroć przyjemniejsza, a likwidowanie przeciwników znacznie szybsze. Kolejnym aspektem jest to, że wartości procentowe nie wpływają tutaj na szansę trafienia w przeciwnika, tylko na szansę zadania krytycznych obrażeń. Jak sami możecie ujrzeć, niekiedy zadaje 30 obrażeń, a w innych przypadkach obrażenia są znacznie większe. Pod koniec gry właśnie na tych obrażeniach krytycznych będziemy operować.
Ale to już niebawem. Pokonajmy z tego miejsca pozostałych przeciwników. Przyszłościowo zbierzmy kwiatki dla Iberiona i kierujemy się w stronę cmentarzyska orków. Od razu przyjemnie się likwiduje takie grupki rywali. Tylko trzeba skakać między celami, żeby bełty nie klinowały się o poległych. A taki ork nawet nie ma najmniejszych szans, aby się do nas zbliżyć. Co więcej, grupki orków także nie będą miały żadnych szans. Muszę przyznać, że kusza na orków w tej części chyba to jest najlepsze, co może być. Otwieramy wrota i wpadamy do środka. Ku zdziwieniu wszystkich znajdziemy jeszcze więcej orków. Proszę bardzo, jak przyjemnie można się ich pozbyć. A dopiero to początek jest. Będziemy mieć z tego jeszcze większą satysfakcję, ale to niebawem. Czysto sportowo polecam wam przeszukać uschnięte mumie. Biżuterię idzie nawet tutaj odnaleźć, ale niestety nie pod ten build. Za to dostaniemy za to troszeczkę bryłek. Poza tym, to wyruszamy na pomoc Balowi. Dzięki za pomoc. Kolejną kwestią jest wybranie się z nim na wspólne zwiedzanie cmentarzyska. Spotykamy tu jeszcze kilku orków, którzy większym problemem być nie powinni. A poza tym, to zadaje im takie obrażenia, że nawet nie są w stanie się do nas zbliżyć. Gdy zadamy im grupowe obrażenia, to wszystko idzie jeszcze znacznie szybciej. W międzyczasie podnosiłem fragmenty zwoju, gdy już wszystkie znaleźliśmy, skierowaliśmy się do głównej komnaty. Tam z kolei był ork wojownik, ale nie okazał się dużo trudniejszy od takiego zwykłego orka. Szybko załatwiliśmy sprawę, złożyliśmy zwój, a ja z niego skorzystałem, aby przenieść się na drugą stronę i otworzyć wrota. Nie! Panie! Śniący! Nie! No to koniec. Byłem na cmentarzysku orków. Mam już wszystkie uzdrawiające zioła dla Iberiona. Zbieramy wszystkie dobroci ze skrzyni, kierujemy się jeszcze do starego obozu i kupujemy jeszcze więcej bełtów. A, jeszcze doświadczenie odbierzmy, ale to taka oczywista oczywistość. Pomyślałem, że zdam ci raport. Nie pozostaje nam nic innego, jak skierować się w stronę nowego obozu, powiedzieć im, co się stało i ruszyć kolejne zadania. Tylko wraz z nowym aktem pojawiło się znacznie więcej przeciwników, tak więc było nie było, należy się ich pozbyć i mieć święty spokój. Przynajmniej do następnego aktu. Z plusów jest na pewno to, że nie pojawiło się ich tak wiele. Aczkolwiek zapomniałem o jednym miejscu i jak widać całkiem sporo krwiopijców się tutaj zebrało. A jak już na nich wpadłem, to przypomniałem sobie całej reszcie towarzystwa, z którymi zrobiłem dokładnie to samo. Jack nie chciał mnie zaatakować, ale ja nie byłem już taki bardzo miły i dobroduszny jak on. Doświadczenie to jest coś, co się liczy. Na chwałę kultu expa i tyle. A, no dobra, jeszcze magowie wody. Mam ważną wiadomość dla Saturasa. Hasło brzmi Tetriandoch. Mam ważne wieści z obozu Bractwa. Mam tu ten kamień ogniskujący. Mógłbym spróbować odnaleźć brakujące kamienie. W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak udać się po kamienie ogniskujące. Na początek wybierzemy się do Miltena, gdyż tam sprawa wygląda najtrudniej. Dlatego, gdy zrobimy to w pierwszej kolejności, cała reszta będzie wydawać się błaha i pójdzie znacznie szybciej. Po pozbyciu się przeciwników, po drodze kradniemy doświadczenie Miltenowi. Rozmawiamy z nim i bierzemy się za wyciąganie szkieletów pojedynczo. Albo możemy wziąć całą grupkę i zaklinować ich o jedno miejsce. Aktualnie liczy się bardziej szczęście, niżeli umiejętności. Gdyż po pierwsze, najpierw rzucamy kostką, czy bołt trafi w nieumarłego. A następnie rzucamy jeszcze raz, tylko przy drugim rzucie mamy 40% szans, ażeby wpadł krytyk. Jeśli krytyk wpadnie, to zabieramy szkieletowi 1/3 życia. A jeśli nie, no to cóż, nie robimy mu nic. Po pozbyciu się szkieletów pozostaje jeszcze nadzorca, któremu kompletnie nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Dostosujmy się do tego i wyprowadźmy kolegę na naprawdę daleką podróż. Trochę będziemy musieli się z nim nachodzić, ale spokojnie, nie jest tak źle. Kierujemy się z naszym nowym kumplem do nowego obozu. Na dzielni zyskujemy już szacunek i każdy zaczyna przed nami uciekać. Koniec końców przyprowadzamy go do naszego kumpla Lee i tylko obserwujemy, jak jest robiony z nim porządek. Zabieramy klucz i powracamy taki kawał drogi do kamiennego kręgu. Uznałem też, że nie ma sensu od razu biec do kolejnego punktu, gdzie znajdziemy kolejny kamień ogniskujący. Z tej przyczyny weźmy się za oczyszczanie orkowych terenów. I zawsze to inny sposób, a przy okazji sprawdzimy, jak radzi sobie kusza w najtrudniejszych warunkach. Znaczy, zaraz to zrobimy, bo wciąż mamy jeszcze wcześniejszych prostych rywali, ale to taki mały drobiazg. Muszę przyznać, że jest to całkiem niezły sposób na niszczenie grupy rywali. Cieniostwór nawet nie miał szans, a reszta prostych przeciwników lepiej nawet nie wspominać. Będąc z wami szczery, nie spodziewałem się, że kusza okaże się być aż tak bardzo skuteczna na orków. Przecież oni nawet szans nie mają, żeby do nas podejść, a kiedy biegną do nas w kordonie, to sprawa wydaje się jeszcze prostsza, gdyż kilku naraz obrywa. Tylko gdyby szansa na kryta była większa, to zapewne grałby się dużo przyjemniej, no ale nie można mieć wszystkiego. Zawsze możemy łyknąć miksturkę szybkości, kiedy orkowe psy rzucą się na nas grupą, to szybko zrobić między nimi dystans i powrócić do eliminowania. Zresztą orkowe psy są znacznie prostsze, ponieważ kiedy wpadnie krytyk, to okazuje się, że znikałem po jednym bełcie. Czyli średnio co trzecia salwa wpada one shot. Do tego ostrzał na poziomie mistrzowskim jest znacznie szybszy, więc przyznam, że naprawdę w ten sposób gra się dużo przyjemniej. Pokuszę się nawet ku stwierdzeniu, że przyjemniej nawet niżeli w przypadku broni jednoręcznej.
Wpadłem na świetny pomysł, nie ma na co czekać i skierujmy się w stronę orkowego miasta. Sprawdźmy i przekonajmy się, jak dobrze poradzi sobie kusza na nich. Tak czy inaczej, nie będę już miał lepszych obrażeń, więc nie widzę żadnej przeszkody, aby od razu to wykonać. Ku mojemu zdziwieniu, poszło naprawdę łatwo. Ustawiłem się daleko, rozpoczynałem ostrzał i nagle większość orków biegło do mnie. Jeszcze kiedy decydowali się na wspólny bieg, to już piękne grupowe obrażenia, coś przyspieszało jeszcze bardziej sprawę. Co jakiś czas niektórym zielonym pokrakom udało się zbliżyć zbyt blisko, ale wówczas sprawę ratowała miksturka na przyspieszenie. Szybka ucieczka, zrobienie dystansu i kolejny taktyczny ostrzał. Swoją drogą, będąc postacią dystansową i kiedy posiadamy przyspieszenie, sprawia to, że stajemy się kompletnie nie do pokonania. Postanowiłem, że nie będę wchodził głębiej do ich miasta, jeszcze tam wrócimy. Bieżąco powróciłem do likwidowania co róż napotkanych przeciwników. Z brzytwami należało się tylko pilnować, bo gdy ustrzeliłem jednego, nagle biegła do mnie cała gromada. A nie powiem też, żebym zadawał im jakieś wielkie obrażenia. W takich sytuacjach pobliskie kamienie ratowały sytuację. Ustawiałem się na nich i oddawałem salwy, kiedy to brzytwy miały problem, aby dostać się na górę. Nawet kiedy miałem możliwość już tego zrobienia, robiły to pojedynczo. Co więcej, mój ostrzał był na tyle szybki, że nie pozwalałem im wyprowadzić choćby jednego ataku. Innymi słowy, bardzo przyjemne oczyszczanie mapy, szybki spacerek i kto następny. To była ostatnia brzytwa, do tego więcej konsaczy, które jakimś problemem nie są. I taktyczny ostrzał z daleka w stronę orków, ci tak samo jak każdy inny szans nie mieli. Jeszcze kiedy krytyczny atak wpadnie na orka, to sprawa idzie znacznie szybciej. Naprawdę, nie spodziewałem się, że kusza będzie aż tak bardzo OP, pomimo tego, że nie ma możliwości jak zwiększyć jej obrażeń. Jedynym takim większym problemem wydają się orkowe psy, gdyż biegną do nas całą grupą, a ja posiadam dosyć kiepski pancerz. Ale gdybym posiadał jakiś lepszy pancerz, to po prostu nie szłoby odczuć siły tego przeciwnika. Poza tym, miksturki bardzo wyrównują szanse. Mimo tego, wystarczy tego oczyszczania i kierujemy się do starej fortecy. Dwoje orków po drodze? Nic trudnego i przechodzimy do ogarów. Mimo iż są szybkie, to wciąż niewiele mogą mi zrobić. Oddaję dwie salwy i po przeciwniku. Nie ma szans zniszczyć do mnie odległości. Po pozbyciu się wszystkich ogarów z tego miejsca, nie pozostaje nam nic innego jak ominąć kamiennego golema i zostawić tego rywala naszemu kumplowi Lesterowi. W następstwie wspólnie wybraliśmy się do starej fortecy i wzięliśmy się za niszczenie najbardziej irytującego przeciwnika. Albo tylko się taki wydawał. Pamiętam, że zawsze naszykałem na harpie, czy to w przypadku broni białej, dystansowej, czy nawet magii. Chociaż aktualnie, gdy mam rozwinięte kusznictwo na maksa i szybko oddaję salwy, plus niekiedy wpadają obrażenia krytyczne, wszystko uległo zmianie. Nie szło nawet odczuć, że rywal był jakkolwiek irytujący. I tak samo jak większość przeciwników, po prostu nie potrafił się do mnie zbliżyć. Od teraz zawsze będę niszczył kolejne zastępy harpii z nauczoną umiejętnością kusznictwa. Od co? Za to nie może być tak łatwo, były szkielety. A na nie już takich pięknych obrażeń niestety nie mieliśmy i trzeba było mieć nadzieję, że RNG popatrzy na nas przychylnym okiem. Oprócz tego, to było jeszcze więcej harpii do pokonania i więcej tych samych przeciwników. W sumie to nic szczególnego, ani coś, czego byście dzisiaj nie widzieli. Z uwagi na ten fakt, bez zbędnych ceregieli zbliżmy się do krańca muru i wykorzystajmy akrobatykę. Dostajemy się do kamienia ogniskującego i zabieramy go. Teraz kierujemy się dalej. W drodze do Gorna jeszcze spotkałem ogromne grupy jaszczurek, a nawet jeszcze jedną jaszczurkę podziemną. Strategia była dosyć prosta. Wpierw jedna po jednej stronie, potem druga po drugiej stronie. I tak cały czas, żeby płynnie pozbywać się wszystkich przeciwników, ale co ważniejsze, żeby bełty się nie blokowały na poległych jaszczurkach. W końcu dotarłem do Gorna i jak sobie poradzę bez przemiany w chrząszcza? Otóż skoczę na pobliski głaz, a z niego do środka, po czym otworzę wrota. Przechodzimy do pozbywania się zębaczy, nie przejmujemy się ogromnymi liczbami. Kiedy powalicie jednego, reszta zaczyna głupieć i przeskakuje z jednej nóżki na drugą. Co z kolei zapewni nam jeszcze więcej czasu i niekończącą się lupę, która polega na powaleniu co rusz nowych przeciwników, a te dalej sobie przeskakują. Wskutek czego robimy wszystko bez najmniejszych strat życia. Pod koniec czeka na nas cienioskór, zabieramy kamień ogniskujący i obserwujemy, jak Gorn pozbywa się trolla. My jedyne na co się nadajemy, to na chrząszczy. Kierujemy się w stronę Diego i wszystko stanie się nagle dla was jasne. Wyciągamy trolla daleko od naszego kumpla, co powoduje zepsucie się skryptów i dzieje się tak, jakbyśmy już pokonali trolla. Czyli co? Możemy kontynuować dalsze zadania. To było niesamowite. Kiedy troll sobie wraca do swojego leża, my już przechodzimy do kolejnej fazy. Likwidowania co róż goblinów, a nawet dostania się na samą górę, gdzie mierzymy się z większą ilością harpii. Tylko tak jak wspomniałem, w dzisiejszym podejściu rywal jak rywal, nic szczególnego. Zabieramy kamień i wracamy do magów wody, a Diego będzie tam w nieskończoność walczył z trollem. Znalazłem kamień ogniskujący w kanionie troli. Znalazłem kamień ogniskujący w górskiej fortecy. Znalazłem kamień ogniskujący w ruinach starego klasztoru. Znalazłem kamień ogniskujący pod kamiennym kręgiem. Spróbuję jakoś przekonać magów ognia. Więcej bełtów to podstawa. Do tego rozpoczynamy kolejne zadania. Hej, cii.
Nie ma sprawy. Zanim wrócimy jeszcze do magów wody, to jeszcze kilka nowych bestii się pokazało. W sumie to nie na długo, zaraz zrobimy z nimi porządek. Podobnie jak z Kawalornem, gdyż potrzebujemy większej ilości bryłek w intencji pozyskania miksturek na szybkość. Co nie dość, że sprawi, że staniemy się nietykalni, to jeszcze przyspieszy rozgrywkę. Jak dla mnie, same plusy. Niekiedy oberwał się postronnym, ale o tym już nie wspominajmy. Gomez spróbuje dotrzeć do tego Xardasa. Zapomniałem o jeszcze jednym miejscu niedaleko chaty Kawalorna. Albo byłej chaty Kawalorna. Obecnie to będzie nasza chata. Z kolei w tym miejscu znajdzie się parę zębaczy, a do tego topielców, jak i prostych orków do pokonania. Powracamy na trasę do wieży Xardasa i co należy zrobić z golemami? Powiedziałbym, że dzisiaj z nimi nic nie zrobimy. Omijamy je i kierujemy się na najbliższe podwyższenie terenu. Tam wskakujemy na samą górę i korzystając z glitcha na skakanie w powietrzu, dostajemy się na szczyt wieży. W komentarzu zamieszczę wam link do odcinka, jak to zrobić. To śmie przeszkadzać mi w moich studiach! Porozmawiam z tym szamanem. A w skrócie, to przytrzymujemy W plus prawy przycisk myszy i dokładamy kliknięcia w przycisk M. Obecnie udajmy się do naszego ulubionego kolegi. Ulumulu. 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 Jestem Urszak. Jestem Ulumulu. Urszak nie wierzyć. Zamknąć świątynię. Urszak myśli. Obcy weźmie Ulumulu. Urszak. Dziękuję. Urszak wie jak. Obcy nie rozumie. Obcy weźmie Ulumulu. Obcy niewolnik w kopalni. Słyszał. Obcy nie może iść do domu. Obcy weźmie Ulumulu. 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 Przybywasz w samą porę. Gorn powiedział, że chcesz ze mną pilnie porozmawiać. Zakupujemy jeszcze większą ilość bełtów i kierujemy się w stronę wolnej kopalni. Przede wszystkim prości rywale po drodze, jak kilka brzydów. Wiecie, nie ma ich za dużo, to i łatwa robota jest. Do tego strażnicy przed kopalnią i bierzemy się za otworzenie drzwi, a następnie wrót. W środku pozbywamy się jednego kusznika. Po tym kolegi, co biegnie w naszą stronę, kolejny kusznik i jeszcze jeden ochotnik, który postanowił wybrać się w naszą stronę. Cała reszta tego miejsca jest już banalnie prosta. Ustawiamy się tak, aby jako pierwsi móc zaatakować oponenta i pokazujemy wszystkim, jak bardzo kusza jest zbalansowana w tej grze. Podsumowałbym to tylko jednym. Perfekcyjny balans, jak się patrzy, ale to taka podstawa podstaw. Pozbądźmy się z tego miejsca wszystkich rywali, zbierzmy lekarstwo dla orka, a nawet płytki pełzaczy. Dzisiaj nie idziemy pod wygląd, statystyki na szkielety będą znacznie ważniejsze. To teraz pozyskać tylko informacje na temat Ulumulu i się właśnie za to zabrać. Darok. Proszę, znalazłem twoje lekarstwo. Opuszczając tę lokację, natkniemy się na jeszcze kilka pełzaczy. Nic trudnego, znacznie bardziej denerwujące jest bieganie przez kopalnię i fragment gry, gdzie bezsensownie krążymy z jednego miejsca do drugiego. Zebrałem mnóstwo płytek z pancerzy pełzaczy. Po pierwsze, kierujemy się w stronę trola. Zacznijmy od najtrudniejszej rzeczy, żeby cała reszta była już prosta. Bierzemy takiego trola i idziemy wraz z nim do naszego kumpla Miltena. Blokujemy trola w wodzie i Milten zabiera mu tylko 10 punktów życia. To wiecie co? Ja idę coś zjeść, a wy w tym czasie posłuchajcie DJ Urszaka. Ulumulu. 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 Kierujemy się do ognistej jaszczurki. W tej części nie jest ona czerwona, tak więc większym problemem także nie będzie. Pozostaje jeszcze kwestia szybkiego cieniostwora, jak i wolnych węży błotnych. Bardzo szybko z tym wszystkim poszło. Należy teraz wrócić do wolnej kopalni. Ach, te bieganie w grach. Mam już wszystkie przedmioty potrzebne do sporządzenia Ulumulu. Rozpoczynamy akt 5. Do tego odbieramy naszą nową zbroję i kierujemy się w stronę świątyni orków. Po drodze będzie kilku przeciwników. My jednak otwieramy wrota i robimy porządek z całą resztą towarzystwa. I powiedzcie mi, po co te wszystkie przygotowania z Ulumulu, kiedy i tak rozprawimy się ze wszystkimi przeciwnikami? Świetną opcją byłoby to, gdyby zadanie powiązane z Ulumulu było opcjonalne. Jeśli chcesz, to to zrób. Wtedy wchodzisz bez większego problemu do środka. Jeśli nie, no to wybieramy plan B i wiadomo, jak się to kończy. W sumie jak teraz. Z drugiej strony to jest gotliczek i wszyscy dobrze wiemy, jakby to się skończyło. Każdy zrobił tak, by tak czy siak te zadanie z Ulumulu, tylko z uwagi na doświadczenie. Więc wybór niby by się pokazał, ale zapewne by nic się nie zmieniło. Pytanie, jak dostać się do świątyni do środka? To jest dosyć proste, wskakujemy, potem jeszcze więcej skakania, aż się nie zbugujemy. Wtedy ponownie wykorzystujemy technikę z przyciskiem M i dostajemy się przez małą dziurę do środka pomieszczenia. Dziękuję pięknie. Wiecie co, mnie nie pytajcie, czemu to tak działa, ale kiedy trzymamy M, to właśnie takie dziwne rzeczy się dzieją. Kierujemy się do środka świątyni i zaczynamy liczyć na szczęście, jak szybko uda nam się powalić szkieleta.
czy RNG będzie dzisiaj patrzeć na nas przychylnym okiem, czy jak głupi wyprowadzimy 30 bełtów, a rywal jak miał 300 życia, tak będzie miał go wciąż. To jest dobry moment, kiedy wyzwanie w sumie mocno zwalnia i nie jest już tak bardzo przyjemnie, ponieważ oprócz całej tej reszty przeciwników, którzy są podatni na obrażenia, to przed szkieletami uciekamy przez całą mapę i tylko oddajemy w nich obrażenia. Cała reszta tego miejsca była względnie przyjemna. Zagadki, które już znamy na pamięć, miejsca innych przeciwników tak samo. Kolejność wykonywania komnat również, do tego mumie. Znaczy umarli szamani. No, na nich to wystarczy po prostu spamić atakami i tyle. Bądź też się oddalić od nich i wtedy my mamy zasięg, a oni z kolei już nie. Podczas gdy oni mogą tylko patrzeć, jak zabieramy im pięknie życie. Nawet opiekunowie świątyni nie są aż tak bardzo denerwujący. Mimo wszystko, spokojnie. Szkielety to był dopiero, a może bardziej, to jest dopiero początek całej zabawy. Skupmy się jednak na tym, co obecne i dopiero potem będziemy się martwić przyszłością. Wszakże nie otrzymujemy obrażeń od orkowego szamana, podczas gdy my zadajemy ich jeszcze więcej. A co do pełzaczy, są to najprzyjemniejsi rywale z tego miejsca. Co do fanatyków sekty, sprawa ma się dokładnie tak samo jak w przypadku szkieletów, tylko jest jeszcze gorzej, bo zamiast 3 trafień musimy wykonać 5 udanych trafień. Z tego powodu sami możecie zauważyć, że nagle walczę z jednym w jednym miejscu, ale cofam się bardzo daleko do poprzednich lokacji i powalam dopiero tam fanatycznego strażnika. Niestety, innej opcji jak ucieczka i liczenie na łódź szczęścia to nie ma. Ale są tego plusy. Z każdym kolejnym strażnikiem jest ich coraz mniej, a ja coraz bardziej zbliżam się do zamknięcia całej sprawy. Trzeba jeszcze odwiedzić wszystkie komnaty w tej świątyni w celu zrobienia wszystkiego i odblokowania każdej dostępnej drogi. W końcu będziemy blisko przed ostatnim nieumarłym szamanem. Nawet demonom jesteśmy w stanie zadać obrażeń, ale takim szkieletom i strażnikom to już nie, nieładnie. Przekręcamy filary, wpadamy do szamana, atakujemy go z daleka i sprawa została zakończona. Dziękuję pięknie i zabieramy Uriziel. W niebezpieczny sposób ewakuujemy się z tego miejsca i skierujmy się jeszcze do ostatniego szamana i zawczasu możemy go pokonać. Tylko wpierw więcej denerwujących przeciwników, jak i tych mniej denerwujących. Najważniejsze jednak jest to, że dla was jest to chwila, moment i przechodzimy do kolejnego etapu. Wskakujemy w stronę obniżenia terenu, z tego powodu ostatni szaman idzie do nas, a kiedy skończy się rozmowa, kolega po prostu sobie spadnie. To byłoby na tyle. Wracamy na powierzchnię i znowu czeka na nas skakanie do wieży Xardasa. Po prostu cudnie. Znalazłem dziwny miecz. Ostatnimi rzeczami, jakimi musimy zrobić, to dostać się do zatopionej wieży Xardasa. Tym razem odpuszczę sobie walkę z przeciwnikami, zabieramy pancerz i wracamy do naszego maga. Na szczęście to już jest ostatni raz, kiedy musimy dostać się na jego wieżę. Powiem tak, nigdy więcej już tego nie robię. Przygotowałeś już formułę, która przywróci Urizielowi jego dawną moc? Xardas dał mi magiczne zaklęcie. Zabierzmy całą moc kopca, ponieważ magą wody i tak się ona nie przyda. Do tego teleportujemy się do starego obozu i bierzemy się za porządki. Tutaj jest już kwestia wyzwania. Czy czary teleportacji są akceptowalne? Pytanie zależy już od waszego podejścia. Ja zawsze uważam, że w sumie tak, bo jeżeli akceptujemy takie rzeczy jak używanie gliczy, by przeciwnik sobie na przykład spadł, albo przyprowadzenie rywali do silniejszych kumpli, żeby się to oni nimi zajęli, to w sumie niczym to się nie różni od teleportacji, bo w końcu nie robimy obrażeń kuszą. Czy nagle tylko kusza i wykorzystywanie gliczy za pomocą innych kompanów jest w porządku? Czy zaliczamy to, że można zadawać tylko obrażenia, aby były wyprowadzane przez nas tylko za pomocą kuszy? Sprawa ta należy już do was i sami odpowiedzcie na to pytanie, czy zaliczacie takie rzeczy, czy też nie. Czy miałem wymyślić jakieś gliczowanie się przez wszystkie tekstury, aby nagle znaleźć się w świątyni śniącego? Jestem zadowolony z podejścia, przyjemnie się grało, miło było zrobić coś nowego i tak bardzo jak tylko mogłem, trzymałem się zasad, które ustaliłem. Chociaż ja bardziej sobie postanowiłem, że obrażenia jakiekolwiek, które mogę wyprowadzić, mogą pochodzić tylko i wyłącznie z kuszy. Trzymałem się tego, nic się nie zmieniło. Niemniej jednak, ostatnia prosta na nas czeka i kończymy ten temat. Ku mojemu zdziwieniu pokazali się tutaj nowi przeciwnicy. Zapewne to przez to, że porozmawiałem z ostatnim nieumarłym orkiem. Zawsze z nim rozmawiałem podczas drugiego przybycia do świątyni. Z tego powodu nie miałem pojęcia, że rozmowa z nim skutkuje pojawieniem się nowych przeciwników. Przyznam, że przyjemnie jest, kiedy gra jest w stanie jeszcze czymś mnie zaskoczyć. Kogo mogłem, tego pokonałem. Co do silniejszych rywali, gdzie nawet łaska RNG nic nie pomoże. Wyciągam ich jak najdalej, jak tylko potrafiłem i wracam do przejścia. Użyłem 5 ostrzy, otworzyłem wrota do środka, cała reszta to skip, skip i jeszcze raz skip. No wiecie, ten pirat z dwójki. A, i jeszcze był skok. Na sam koniec pozostaje skierowanie się do serc śniącego. Przebijamy je i niczym się więcej nie przejmujemy. Podejście zostało ukończone, a my jeszcze się spotkamy.